Tak więc jestem z powrotem na stacji Sędzisław. Tutaj stoi czeski motoraczek, którym przyjechałem. Bardzo fajna i klimatyczna podróż, naprawdę. Tutaj mamy rozkład jazdy. Zobaczę, skąd mam Intercity Orzeszkowa. No i mamy 13:58 Intercity 6124 Orzeszkowa. Przez stację Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, Świebodzice, Jaworzyna Śląska i 15:27 będę we Wrocławiu Głównym. Tak jak już mówiłem, no, wedle moich informacji, które posiadam, na Orzeszkowej zamiast zdartej dzisiaj skład wagonowy. Tak więc, pociągiem Intercity Orzeszkowa pojadę do Wrocławia Głównego. W Wrocławiu tam nagram parę pociągów, będę miał trochę czasu. I z Wrocławia do Wrocławia Głównego, do Szczecina Głównego pojadę pociągiem Intercity Matejko. Reakcji Przemyśl Główny, Szczecin Główny. Znacie już ten pociąg innego mojego filmu, kiedy to w grudniu po rocznej przerwie go powitałem i przejechałem się jego pierwszym kursem. Mówiłem wtedy, że bym chciał się nim przejechać na dłuższą trasę. Tak więc dzisiaj mam okazję. A ostatnim pociągiem, którym pojadę, będzie pociąg Regio relacji Szczecin Główny Goleniów. Planowano odjazd ze stacji Szczecin Główny o godzinie 22:38 i wrócę nim do domu. Tak więc jest to podróż troszkę inna niż ostatnie moje, gdyż nie będę miał tym razem zerwanej nocy. O, jaka zapowiedź? Tak więc mamy zapowiedź pociągu osobowego Kolei Dolnośląskich relacji Szklarska Poręba Górna, Wrocław Główny. Zaraz go nagram. WE 31 WE 003, osobowy 69234 do stacji Wrocław Główny. Zaraz nagram jego odjazd. A teraz trochę informacji. Stacja Sędzisław została otwarta w dniu 15 sierpnia 1867 roku. W
wtedy ta stacja nosiła nazwę Ruchbank. W roku 1945 jej nazwa została zmieniona na Rąbieniec. A dzisiejszą nazwę stacja nosi od roku 1947. Na stacji znajdują się dwa perony. Tutaj mamy peron pierwszy. Peron pierwszy jest dwukrawędziowy. Tutaj mamy jeden tor w stronę Wrocławia. A tam po lewej jest drugi tor w stronę Lubawki i Kralowca. Skąd już sami widzieliście, że odjeżdżałem tym czeskim motoraczkiem. Tutaj mamy peron drugi. O, wysoki stopień. Jak widać. I przy peronie drugim jest tylko ten jeden tor. Zazwyczaj z niego odjeżdżają pociągi w stronę Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Tutaj mamy budynek dworca. Zaraz się do niego udam. Wchodzę do wnętrza dworca. Tutaj mamy różne tablice informacyjne. Dużo pomieszczeń zamkniętych. Kasa biletowa nieczynna. Zobaczymy, jakie pociągi będę miał po drodze. Najbliższe 12.52 do Szklarskiej Poręby Górnej. 13.13 TLK Sudety. Jednakże wiem, że dzisiaj na odcinku Kędzierzyn-Kozieje Jelenia Góra za Sudety jest zastępcza komunikacja autobusowa. Potem mam Orzeszkową do Szklarskiej Poręby Górnej i zaraz po niej mam Intercity Orzeszkowa, którym wyjadę stąd. Wyjdę na zewnątrz. Tak więc to wszystko wygląda w taki sposób właśnie. Jeszcze tutaj trochę śniegu zostało, ale to już też są takie ostatki. Czekam więc na przejazd pociągu kolei dolnośląskich do Szklarskiej Poręby. Wjeżdża pociąg Intercity Orzeszkowa relacji Białystok, Szklarska Poręba Górna. ED 161 005. Wjeżdża pociąg
Intercity Orzeszkowa, relacji Szklarska Poręba Górna Białystok. EP07-1045. Tak więc jestem w pociągu Intercity Orzeszkowa. Jadę nim do Wrocławia. Dokładnie w ten sam skład wagonowy, który jechał na Intercity Karkonosze. Miał być dwa razy Dart, a tu mi trafiły się dwa razy wagony. Szczerze mówiąc, ja się z tego bardzo cieszę. Tak więc jadę do Wrocławia. Jestem na stacji Wrocław Główny. Przyjechałem tutaj zgodnie z rozkładem jazdy. Tutaj stoi pociąg Intercity Orzeszkowa, którym przyjechałem. Za chwilę do pociągu zostaną doczepione trzy wagony o numerze 1, 2 i 3. Mam tutaj ponad godzinę. Czekam na pociąg Intercity Matejko relacji Przemyśl Główny, Szczecin Główny. Planowany przyjazd o godzinie 16:21. Pojadę nim do końca do Szczecina Głównego, gdzie złapię regio do Goleniowa. Tutaj mamy 15:35, Intercity 61:54. Przez Opole Główne, Lubliniec, Częstochowe, Koluszki. Tak więc czekamy na następne wagony.